Witamy Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu z mediami mieszkańców osiedla Dąbrówka, ale też i osiedla Kaduk. Spotykamy się w sprawie planów miasta i pana prezydenta Ludomira Handzla w kontekście budowy przy ulicy Dąbrówki osiedla mieszkaniowego, budynku wielomieszkaniowego, jak i również przy planów budowy budynku przy ulicy Zawiszy Czarnego. Dlatego w spotkaniu oprócz mieszkańców uczestniczy też przewodniczący zarządu osiedla Kaduk, pan Krzysztof Leśniak, i pani radna z osiedla Dąbrówka, pani Teresa Cabała. Drodzy Państwo, na sesji we wrześniu, sesji Rady Miasta, została podjęta uchwała o tym, że miasto będzie się miało ubiegać o dofinansowanie w sprawie budowy budynku mieszkaniowego przy ulicy właśnie Dąbrówki i przy ulicy Zawiszy Czarnego. Tym bardziej jest to dziwne dla nas wszystkich, że te decyzje zostały podjęte bez jakichkolwiek konsultacji z zarządami osiedli, jak również bez konsultacji z mieszkańcami. Wcześniej tego typu kwestie zawsze były konsultowane, czy to z zarządami osiedli, czy z mieszkańcami. Organizowaliśmy spotkania, mieszkańcy mogli się wypowiedzieć. Teraz Rada Miasta na wniosek prezydenta Ludomira Handzla podjęła decyzję bez konsultacji jakiejkolwiek z mieszkańcami. Dlatego byliśmy tym faktem bardzo zdziwieni. Chcieliśmy, powiem szczerze, przeprowadzić pierwszą w Nowym Sączu inicjatywę obywatelską. Oczywiście z niej nie zrezygnujemy. Jest to co prawda czasochłonne, bo trzeba powołać komitet, trzeba zebrać 300 podpisów i następnie tą kwestię dalej realizować. My postanowiliśmy działać szybciej i tutaj mam teczki z podpisami. Jest ponad 500 podpisów mieszkańców przeciwko budowie tych budynków, jak również też mamy podpisy zebrane od mieszkańców, którzy popierają zupełnie inną inicjatywę na tej tutaj działce, o której zaraz powiem. Ale dlaczego mówię o tych podpisach? Dlatego, że ostatnio podczas wywiadu dla jednego z radia RDN bodajże, pan prezydent Bochenek powiedział, że zainteresowani powstaniem tutaj czegoś innego niż budynku takiego, jaki my proponujemy, czyli budynku Domu Kultury, bo chcemy, aby tu przede wszystkim wybudować Dom Kultury, który byłby świetlicą środowiskową, bo nie mamy takiej świetlicy na osiedlu Dąbrówka. Nie mamy też domu seniora. Chcemy, żeby to był dom dziennego pobytu seniora. Świetlica środowiskowa, żeby mieszkańcy też mieli miejsce, gdzie mogą się spotykać, bo my dzisiaj organizując spotkanie osiedlowe musimy korzystać z gościnności Szkoły Podstawowej nr 9, która jest na Kaduku. I drodzy Państwo, pan prezydent Bochenek powiedział o tym, że powstania Domu Kultury chce tylko i wyłącznie Michał Kądziełka i ewentualnie kilku jego znajomych, natomiast że nie słyszał o tym, aby ktokolwiek inny miał inne zdanie w tym temacie. Więc tu są dowody, jak bardzo pan Bochenek się myli w swoich przekonaniach. Mieszkańcy absolutnie nie chcą tutaj budynku, gdzie ma być zlokalizowane ponad 60 mieszkań, ponieważ to jest jedyna tak atrakcyjna działka, w szczególności w samym centrum osiedla, i mieszkańcy, którzy tu budowali swoje domy, w planie zagospodarowania przestrzennego te sąsiednie działki mieli wyraźnie przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną. W tym momencie prezydent chce zmieniać ten plan i doprowadzić tutaj do budowy wieżowców, na co my zgody nie wyrażamy. Dlatego w dniu jutrzejszym zostaną te podpisy złożone w ratuszu, wraz z apelem do prezydenta i do radnych Rady Miasta, bo zarówno radni, jak i prezydent są przedstawicielami mieszkańców, którzy tutaj się podpisali i którzy proszą prezydenta i radnych, aby wycofali się z tego pomysłu. My naprawdę nie jesteśmy przeciwko budowie mieszkań, budynków wielorodzinnych, tylko chcemy, żeby tego typu gospodarowanie było wcześniej konsultowane, żeby było planowane racjonalnie. Chcemy zachować tą działkę na potrzeby osiedla i jeżeli uda nam się to przeprocedować, ponieważ jutro razem z panią radną Teresą Cabałą w imieniu mieszkańców złożymy projekt uchwały, który będzie uchylał tą decyzję Rady Miasta, żeby w tym miejscu budynek nie powstał. W cudzym słowie mówimy: sprawdzam panu prezydentowi, radnym, którzy są wybrani z woli mieszkańców i powinni tą wolę mieszkańców respektować i pomagać mieszkańcom w realizacji ich inicjatyw. Dlatego jutro taki projekt zostanie złożony. Mam nadzieję, że zostanie poszerzony porządek obrad Rady Miasta o ten projekt. Wszystkich mieszkańców zachęcamy do śledzenia jutro sesji Rady Miasta, bo będziemy walczyć o to, aby wola mieszkańców została spełniona. Jeżeli by tak się nie stało, to my na pewno
Nie będziemy się poddawać, będziemy walczyć i będziemy robić wszystko, aby doszło do tego, żeby ta działka nie była przeznaczona pod budowę budynku wielorodzinnego, ale też zaraz tu wypowie się pan przewodniczący Krzysztof Leśniak, ponieważ podobna inicjatywa jest w tym momencie na osiedlu Kaduk, którego mieszkańcy też tutaj są dzisiaj z nami, i osiedle Kaduk również będzie walczyć przy naszym udziale i naszej pomocy, bo jako radni z panią Teresą też się w to zaangażujemy, żeby również te bloki na osiedlu Kaduk nie powstały. Pan prezydent, przedkładając projekt uchwały, sprytnie, że tak powiem, zagrał z radnymi, gdyż w projekcie uchwały była wskazana tylko i wyłącznie numer działki, bez wskazania ulicy. Bez wskazania ulicy. Dopiero pytania, które zadałam, skierowane do prezesa STBS-u, pozwoliły na uzyskanie informacji, iż to ma być osiedle Cichy Kącik przy ulicy Dąbrówki. Natomiast na tej sesji 14 września ja wnioskowałam, aby ten projekt uchwały odesłać do wnioskodawcy celem zmiany lokalizacji. Nikt nie jest przeciw budowie budynków czy komunalnych, czy mieszkalnych, czy na cele dla mieszkańców, nikt nie jest przeciw, natomiast miasto posiada wiele działek, stąd też wniosek był, aby inną lokalizację miasto wskazało. Niestety mój wniosek nie uzyskał akceptacji większości radnych i uchwała została podjęta. Natomiast zabieg był istotnie bardzo sprytny, wiedząc, iż w tym terenie, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, to jest teren dla zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, prawda? Ludzie pokupywali działki, wybudowali domy, wiedząc, że tutaj będzie zabudowa jednorodzinna. Natomiast jesteśmy jedynym osiedlem, na którym nie ma świetlicy środowiskowej, nie ma dziennego domu seniora, no nic w tym zakresie nie ma. Ta działka to jest jedyna lokalizacja w centrum osiedla, na której można byłoby zlokalizować właśnie tego typu obiekt w czynie społecznym, pozyskać środki zewnętrzne na ten cel. I dlatego też absolutnie tą inicjatywę mieszkańców popieram, będę popierać i jestem z mieszkańcami. Natomiast, proszę Państwa, gdyby się nie udało na jutrzejszej sesji, chociaż no nie przewiduję, że te argumenty nie przekonają radnych, one powinny przekonać. Przecież przypomnijmy sobie, zgodnie z programem wyborczym pana prezydenta Ludomira Hanzla, to właśnie on miał wspierać osiedla i infrastrukturę osiedlową, zarówno w świetlice środowiskowe, dzienne domy seniora, prawda? To jest zgodne z jego programem wyborczym. I pan prezydent nam zawsze powtarza, że się wsłuchuje w głos mieszkańców, więc miejmy nadzieję, że i tym razem wsłucha się w głos mieszkańców. Jak najbardziej zarząd osiedla i mieszkańcy osiedla Kaduk zgadzamy się tutaj z państwa słowami, z przedmówcami. My już na naszym osiedlu mamy takie skupisko mieszkań, gdzie po prostu no, mieszkać tam to jest tragedia. Nie ma chodników, nie ma gdzie wysypać śmieci. Proszę Państwa, bloki są zalewane, przyjdzie większy deszcz, bloki pływają. Jest problem w ogóle cokolwiek uzyskać od STBS-u, od miasta. Także tutaj no nie chcemy pogłębiać tego, co jest. Czyli nie zgadzamy się na budowę 260 mieszkań dodatkowo. Dziękuję bardzo. Jeżeli uda nam się przeprocedować ten projekt uchwały jutro, to w następstwie pewnie miesiąca lub dwóch przygotujemy kolejny projekt uchwały po konsultacji z prawnikami. Jeżeli uda nam się ustalić formę, w jakiej będzie ta działka mogła być przekazana
na rzecz naszego osiedlowego stowarzyszenia TKKF Dąbrówka, które to zawiązało komitet honorowy budowy Domu Kultury, to będziemy chcieli taką uchwałę wtedy przeprocedować i absolutnie my nie oczekujemy od miasta pieniędzy na budowę tego Domu Kultury. Chcemy wybudować ten Dom Kultury wzorem sąsiedniego osiedla Biegonice, gdzie taki Dom Kultury powstał w czynie społecznym. My to też chcemy tak zrobić. Korzystamy też z tego Domu Kultury w Biegonicach, ale chcemy mieć taką infrastrukturę tutaj. Na początku tej kadencji jednak pan prezydent Bochenek zaskoczył nas pomysłem, tutaj też są członkowie zarządu i mogą to potwierdzić, kiedy zaoferował nam, że znalazł nam dla osiedla Dąbrówka siedzibę. Pojechaliśmy na wskazane miejsce, okazało się, że pan prezydent Bochenek znalazł nam siedzibę na osiedlu Kaduk. I tak właśnie zna granice osiedli, więc my powiedzieliśmy, że absolutnie się nie zgadzamy, bo nie będzie osiedle Dąbrówka działało na uchodźstwie gdzieś, tylko po prostu chcemy mieć swoją infrastrukturę, którą sami wybudujemy. Dlatego taka inicjatywa z naszej strony. Jeżeli państwo macie jakieś pytania do nas, to bardzo proszę, ale myślę też, że mieszkańcy też mogą się w tym temacie wypowiedzieć. Tak, żeby w gwoli ścisłości. Tutaj osiedle Cichy Kącik, ile miałoby powstać mieszkań? Tutaj 67 mieszkań, natomiast jeżeli chodzi o osiedle, bodajże Zielona Przystań na osiedlu Kaduk, to jest ponad 270 mieszkań. Nie wyobrażam sobie, gdzie tam tego typu mieszkania miałyby powstać. No i absolutnie naszej zgody na to nie ma. Widzimy, co dzieje się na tym osiedlu, które już powstało, o którym mówił pan przewodniczący Leśniak. Ja jestem tam w kontakcie z mieszkańcami. Tam przy małych opadach deszczu te bloki są zalewane, ci ludzie pływają, nie mogą doprosić się pana prezesa STBS o realizację pewnych inwestycji, do których STBS się zobowiązał, więc tam sytuacja tych mieszkańców jest naprawdę tragiczna. Dlatego no, widzimy tutaj taką nieracjonalność i tym bardziej protestujemy przeciwko temu, że władza, która jest wybrana przez mieszkańców, podejmuje tak ważne kroki bez konsultacji z mieszkańcami. My się na to na pewno nie zgodzimy. Jeszcze bym chciał dodać, no, droga dojazdowa do tych bloków jest tak wąska, że tam trudno, żeby ominęły się samochody jadąc naprzeciwka. Brak parkingów przede wszystkim, no w błocie. No jest tragedia. No. A państwo obawiają się? No oczywiście, że tak. Przede wszystkim obawiamy się, ale chcemy też również mieć taką świetlicę. Można się spotkać, czasami może jakieś nawet i wesele zrobić przy okazji jakiejś. No potrzebna jest taka świetlica, takie miejsce na spotkanie mieszkańców. I jesteśmy za tym jak najbardziej, żeby to było, a nie blok mieszkalny, który już właśnie jest. I wiemy, co się okazuje, nie jest za dobrze. No, ma swoją siedzibę, swoje miejsce, żeby się spotkać, porozmawiać. Proszę państwa, ja codziennie jeżdżę ulicą Wita Stwosza. Tam dzieci na ulicy się bawią, bo te dzieci nie mają placu zabaw. Od tego trzeba zacząć. Jak można było bloki wybudować, rodziny tam zakwaterować. Dzieci się na ulicy od dwulatków bawią, biegają. No a czemu się tym dzieciom dziwić? No bo one nie mają żadnego placu zabaw. W tej chwili chce się dobudowywać bloki. Miejsc parkingowych na ulicy Wita Stwosza nie ma w ogóle. Jest zrobiony pseudoparking. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego powinno być, proszę państwa, jedno miejsce na jedno mieszkanie. Proszę sobie przeliczyć, ile jest mieszkań na Zawiszy Czarnego, ile powinno być miejsc parkingowych. My codziennie przejeżdżamy, tam się nie można autami minąć. Dodatkowo proszę, jak będziecie państwo wracać, zobaczyć. Przy parkingu, który wybudowano dla MOPS-u, postawiono pachołki, żeby auta się nie mogły minąć. Prosiłem w zarządzie miejskim dróg, żeby te pachołki przesunąć o metr, żeby można by, mogły dwa auta koło siebie przejechać. Proszę państwa, rok czasu minął, to nie zostało zrobione w ogóle do dzisiaj. Jak oni chcą tam 270 mieszkań wybudować? To jest 6 bloków, takich jak na Milenium. Proszę podjechać na Milenium, zobaczyć, jak wygląda blok. Proszę państwa, w każdym bloku jest 44 mieszkania, w każdym bloku na Milenium 44 mieszkania. Proszę sobie 270 podzielić na 44, ile to wychodzi takich wieżowców, które tutaj będą stały w poprzek, pionowo, nie wiem, jak one tu będą stały, na działce przy ulicy Zawiszy Czarnego. To ja sobie tego nie wyobrażam. W zasadzie należałoby wejść od tego pierwotnego zamierzenia, czyli jakby, że ta świetlica była obiecana tutaj dla osiedla Dąbrówka. I my jako jedyne takie duże osiedle, no w zasadzie nie mamy się gdzie zgromadzić. No jest organizowany bieg Rocha, no to przy kościele, przy szkole podstawowej, wszystko na świeżym powietrzu. A w zasadzie, no można powiedzieć, że Dąbrówka już się starzeje i tych emerytów, czyli nas, będzie przybywało coraz więcej. Dlaczego my nie mielibyśmy takiego miejsca, gdzie my moglibyśmy się spotkać, podzielić się z młodzieżą? No po prostu różne kółka zainteresowań.
tylko trzeba by było, żebyśmy się gdzieś zgromadzili pod jakimś dachem. Nie chcemy wiele, chcemy tylko, żeby pozwolono zrobić to, co miało być w zamierzeniu, czyli w czynie społecznym wybudowanie świetlicy. Nic więcej. A nie zmieści się świetlica i bloki? Znaczy, my chcieliśmy, tak jak powiedziałem, budować dom kultury, który miałby służyć zarówno jako świetlica, zarówno jako dom dziennego pobytu seniora, zarówno jako siedziba osiedla, też żeby tam można było, żeby było zaplecze kuchenne, żeby można było organizować osiedlowe imprezy. Jesteśmy teraz na etapie, ponieważ zgłosili się do mnie seniorzy z naszego osiedla, którzy chcą założyć klub seniora. My nawet nie mamy dla nich siedziby i chcemy po prostu to zrealizować etapowo w czynie społecznym, ale do tego chcielibyśmy też zrobić parking, który też byłby na dosyć sporą ilość mieszkańców, żeby i plac zabaw, tak żeby mieszkańcy mogli docelowo też organizować czy to jakieś przyjęcia komunijne w tym miejscu, czy jakieś inne, żeby po prostu mieli tą infrastrukturę właśnie tutaj. Chcieliśmy już zacząć od tego roku, dlatego że zgłosiliśmy projekt, aby tutaj już powstała tężnia solankowa, która też miałaby być takim elementem właśnie, w którym by seniorzy mogli odpocząć i też poddychać świeżym powietrzem. To miasto nam odpowiedziało, że to jest sprzeczne z planami miasta w tym temacie. To ja się pytam, to jaki to jest budżet obywatelski, że to miasto nam ma wskazywać, jakie my projekty mamy pisać? No przecież to nie o to chodzi. My po prostu chcemy, aby ta działka była zabezpieczona dla nas. Część uda nam się pewnie rzeczy zrealizować tutaj w okolicy z budżetu obywatelskiego. Część po prostu chcemy zrealizować jak budowa domu kultury w czynie społecznym i do tego jesteśmy przekonani. My nie będziemy tutaj prosili miasta o złotówkę w tym temacie, tylko będziemy to robili własnymi siłami. Ale tak samo są tutaj mieszkańcy dzisiaj, którzy też to mogą potwierdzić. Jesteśmy przy ulicy Dąbrówki. Dzisiaj doszło do tragicznego wypadku na ulicy Zyndrama. Walczymy o remont tej ulicy Zyndrama. Walczymy też, ostatnio na prośbę mieszkańców zgłosiłem interpelację dotyczącą progów zwalniających na ulicy Dąbrówki. Niedawno niewiele brakło, żeby przy skrzyżowaniu z Stwosza samochód zabił dziecko. I co robi pan prezydent Bochenek, zamiast przyjechać tutaj i chociażby umówić się z zarządem na wizję, zareagować, bo tu chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców, to on w odpowiedzi wysyła mi znaczenie słowa obwodnica, bo uważa, że Dąbrówka nie jest obwodnicą. Dąbrówka jest dzisiaj obwodnicą, ponieważ i to mieszkańcy potwierdzą. Jest to obwodnica ulicy Węgierskiej i ulica Zyndrama tak samo, bo auta omijają korki właśnie poprzez osiedle Dąbrówka. I nasze ulice niestety są dzisiaj zniszczone, bo jeżdżą tu samochody wysokotonażowe, które nie powinny tutaj jeździć. I nam chodzi tutaj też o to, aby mieszkańcy mogli czuć się po prostu bezpiecznie. Czujemy się w ten sposób lekceważeni przez władze miasta i nie będziemy siedzieć na pewno z założonymi rękami, tylko będziemy walczyć o swoje. I dlatego jutro rozpoczynamy nasze działania. Czy świetlica Dom Kultury mógłby powstać ewentualnie w innej lokalizacji? Czy musi tutaj nie ma innej lokalizacji, panie redaktorze, dlatego że to jest ostatnia działka miasta na osiedlu Dąbrówka. Dlatego my tej działki mienia miejskiego będziemy bronić. My chcemy oczywiście, żeby to nadal służyło miastu. Ja uważam, że prezydent i radni wręcz powinni być zadowoleni, że mieszkańcy się organizują i chcą wybudować coś nie z pieniędzy miejskich, a z drugiej strony miałby to być też pewne odciążenie dla prezydenta miasta Nowego Sącza, bo jak gdyby zarząd osiedla z mieszkańcami sam zorganizowałby dom kultury, siedzibę zarządu, świetlicę środowiskową czy dom dziennego pobytu seniora. Więc naprawdę tutaj korzyści jest bardzo dużo i przede wszystkim tego typu inwestycje bardzo integrują społeczność osiedla, bo tu bardzo dużo się dzieje różnych inicjatyw, które zrzeszają, skupiają mieszkańców, które wspólnie realizujemy, jak tu powiedziała pani Biegrocha, czy wycieczki różnego rodzaju. My sobie naprawdę dajemy radę i będziemy sobie dawać radę, tylko po prostu, żeby nam nie przeszkadzano. Bardziej tu jest właśnie centrum, że tak powiem, środek osiedla. Mamy tutaj zabudowę jednorodzinną przy ulicy Zyndrama bardzo dużą. Tu żadnego placu zabaw dla dzieci, nic nie ma. Mówię, na wsiach jest lepiej niż w osiedlu Dąbrówka na dzień dzisiejszy. Na Orła Białego nie ma placu zabaw. No to jest, ale to jest trudno. Tam, ale to Zyndrama też jest tam daleko, do, tak? Tamtej części, że tak powiem, Dąbrówki. Tak. A z Zyndrama, jeśli mają dzieciaki iść na plac zabaw przy ulicy Bohaterów Orła Białego, to proszę Państwa, to jest dość duża odległość. A przy tym natężeniu ruchu, który jest na ulicy Dąbrówki, no to z tymi, no też jest kolejne zagrożenie. Prawda? Więc tutaj jest wspaniała lokalizacja pod realizację inwestycji związanej z osiedlem, czyli dom kultury, świetlica środowiskowa, dzienny dom pobytu seniora, klubu seniora. No to jest pod
taką działalność. No i tu jest praktycznie serce Dąbrówki, każdy ma tu to blisko. Jest, no. Tak, serce Dąbrówki, jak to pan przewodniczący powiedział. I powiem dalej, ludzie pokupowali tutaj działki, byli pewni, że zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego jest to teren przeznaczony pod zabudowę domów jednorodzinnych, a nie pod zabudowę budynków wielorodzinnych. Był projekt i pomysł na to, żeby właśnie tam była świetlica, dom seniora. O, pierwszy projekt to był dom seniora i myśmy wszyscy to akceptowali, zebrania były, podpisywaliśmy, zbieraliśmy podpisy, akceptowaliśmy to. A teraz nagle ktoś zmienił. Nie wiem, czy to złośliwie, czy no nie wiem, jak to rozumieć, czy nawet jakaś złośliwość, czy coś, żeby tego domu nie było. A nawet takie jakieś imprezy okolicznościowe, no przecież to jest dużo teraz domów, tych jednak przybywa i wciąż przybywa. Tutaj widzę, ja tu przecież mieszkam i ta uliczka powstała niedawno. Tyle domów już jest tutaj. Wystarczy zobaczyć na te imprezy, jakie mamy tutaj, jak się odbywają. Tak. Czy bieg rocha, jak się ludzie integrują. Żeby coś się tu działo. Tak, i to masa ludzi i nikt nikogo nie zmusza. Dalej jak wszędzie kłody. No jak kłody, jak tylko cokolwiek przecież... To w zasadzie mieszkańcy sobie sami przecież chcą zrobić, nie? Nie to, żeby ktoś... No, ale to... Odnośnie tej drogi, no to przecież jak się wypowiada, nie wiem, prezydent, wiceprezydent, to są wielkie głupoty, jak potrafi powiedzieć przewodniczącemu, że to nie jest autostrada i jakieś... Nie jest to obwodnica i jakieś paragrafy i... Nie, że z Wikipedii niech sobie zobaczy. Niech sobie zobaczy, jak powinna wyglądać obwodnica. Ja go zapraszam tutaj na godzinę 11 wieczorem. Tak. Ja go zapraszam. Zobaczy, co jaki znaczy. Tutaj jest ruch, a latem to są wyścigi. I godzina pierwsza i 14, 24, tak. I godzina pierwsza w nocy, oczywiście. Już od Dąbrówki, tam już, od Węgierskiej. Tak. Nie można tutaj wjechać, tak. Nie można się tutaj dostać. Bo ja byłem jedną z osób, która udała się do pana prezydenta Hanzla w kwietniu, bo pierwszy plan, jaki tutaj był przedstawiony, to plan kontenerów socjalnych. Czyli już, no, już mielibyśmy tutaj przekreśloną tą działkę całkowicie. Pan Hanzel przedstawił nam sprawę jasno. Nic nie planuje się, na dzień dzisiejszy nic nie planuje się na tej działce robić. I proszę do nas napisać pismo, do mnie, a ja wam państwu odpowiem na to pismo, że na tej działce nic takiego nie powstanie, że plany są, drugie plany są tych kontenerów na Winnej Górze. Najlepiej, jeżeli państwo byście wystawili takie pismo, którym byście chcieli, żeby tą działkę sprzedać deweloperowi. To były słowa pana Ludomira Hanzla, ale ogólnie rozmowa była tak troszkę w tonacji drwiącej, bo tak naprawdę pan Hanzel nam głowę zawracał swoimi problemami, które ma po prostu z ludnością, która gdzieś tam za nim nie przepada. Opowiadał nam o jakimś swoich obrazkach z pierwszej komunii, które musiał przedstawiać taksówkarzowi w rynku, więc nie przyszliśmy w tej sprawie do niego i wszystkie inne rozmowy po prostu były omijane, żeby no, odczuliśmy to, że to nie było konkretne załatwienie sprawy w ten dzień. Po czym po jakimś czasie dowiadujemy się, że na tej działce jest już kolejny projekt, kolejny plan, żeby tutaj coś w tym kierunku działać. Ja jestem akurat najbliższym sąsiadem tej działki, więc też mi zależy, mam trójkę małych dzieci i przeprowadziłem się z ulicy Lwowskiej, więc mieszkałem zaraz, balkon miałem na po prostu na największą ruchliwą ulicę w Nowym Sączu, więc też szukałem tego miejsca i to też są ciężko zarobione pieniądze i pewnie też długo jeszcze będę pamiętał to, że będę musiał to wszystko spłacać, żeby się móc tutaj czuć spokojnie, a na dzień dzisiejszy to wszystko jest zakłócone. Znaczy na dzień dzisiejszy jeszcze nie wiem, jakie będą podjęte decyzje konkretne. Ale pan nie chciałby, żeby blok tutaj powstał? Kto by chciał? Proszę pana, jeżeli to będą cztery kondygnacje, to ja będę musiał sobie założyć żaluzję w oknach dachowych, żeby spokojnie przejść z łazienki do sypialni na dzień dzisiejszy. To jest chyba nikt sobie nie chciałby takie, już takie błędy powstały w Nowym Sączu, tak? Już są na ulicy Lwowskiej takie budynki, gdzie sąsiedzi się widzą wieczorami przy zaświeconym świetle wieczornym.